Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać element taki dość podstawowy z analizy współzależności cech ilościowych, a dokładnie jak się liczy współczynnik korelacji liniowej Pearsona w postaci takich tabelek, niekoniecznie w Excelu, gdzieś tam za pomocą takiej wygodnej, wbudowanej formuły, a konkretnie na liczbach na piechotę, jakby to powiedzieć, takim pierwszym wariantem ręcznym. Jeżeli mamy następujące takie przykładowe dane dotyczące liczby samochodów, tak jak tu widzimy, liczby spowodowanych wypadków obie jednostki w tysiącach, możemy się domyśleć raczej, że jeżeli jest więcej samochodów na drogach, to prawdopodobnie liczba wypadków drogowych też będzie rosła. Jeżeli tutaj sobie obserwujemy te kolejne liczby, to można by było sugerować się, że jeżeli tutaj liczba samochodów jest 405 tysięcy, to liczba wypadków jest prawie 1000, ale gdy mamy prawie w tym momencie 3 razy więcej samochodów, to nasza liczba wypadków drogowych w tym momencie już rośnie. Tak samo można zauważyć znacznie wyższe wartości liczby samochodów, to mamy też więcej wypadków drogowych. A teraz jakby to zmierzyć, zważyć, nazwijmy to liczbowo. Jeżeli na podstawie takich danych możemy sporządzić tak zwany diagram korelacyjny, to możemy wstępnie już choćby ocenić, w jakim kierunku poszłaby korelacja między liczbą samochodów a liczbą wypadków drogowych. Jeżeli teraz sobie powiedzmy w Excelu wygenerowaliśmy taki wykres, gdzie na osi X-ów mamy w tym momencie liczbę samochodów, a na osi Y liczbę spowodowanych wypadków drogowych, to można zauważyć, że generalnie te punkty układają się rosnąco, czyli w formie takiej jakby nazwijmy to funkcji liniowej. Wzdłuż funkcji liniowej, takiej kreski idącej w górę jeszcze prościej mówiąc, a więc można by było zauważyć, że im więcej jest u nas samochodów na drogach, tym większa jest liczba wypadków drogowych. Ale na podstawie takiego diagramu ciężko jest w tym momencie stwierdzić, czy korelacja ta będzie korelacją silną, umiarkowaną. Ciężko to stwierdzić tak bardziej niż tylko na oko. Ja raczej tu bym się sugerowała, że zgodnie z naszą wiedzą ogólną, wraz ze wzrostem liczby samochodów, nasza liczba wypadków raczej będzie na drogach dość gwałtownie, silnie rosła, czyli będzie raczej korelacja dodatnia. Jeżeli teraz chcemy to konkretnie zmierzyć, oczywiście można taki dopisek jak tutaj umieścić w Excel, w Wordzie, jeżeli musimy to spisać, bierzemy się, że tak powiem, zaliczenie. Jeżeli wypiszemy wszystkie wartości naszej jednej cechy, czyli liczby samochodów i liczby wypadków, po pierwsze trzeba te liczby sumować. Potem będziemy musieli policzyć od każdej wartości, ile wynosiła różnica, tutaj tak samo na Y-kach, potem do kwadratu i te różnice. Ale teraz po kolei, jak to się liczy. Po pierwsze musimy policzyć średnie arytmetyczne dla jednej cechy i dla drugiej cechy. Liczy to się w ten sposób, że sumujemy wszystkie X-y, czyli ta suma musi być podzielona przez N. N, czyli liczba obserwacji, czyli ile było takich wyników. Jak sobie policzymy, ich będzie 7, dlatego średnia arytmetyczna to jest ta suma podzielona przez 7 i w tym momencie ten wynik wynosi około 796. Interpretować tego nie musimy, jeżeli ktoś chce, może, ale jeżeli badanie dotyczy tylko korelacji liniowej Pearsona, takie interpretacje jak średnie czy odchylenia standardowego możemy sobie pominąć. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może. Nikt nic mu nie zrobi. Tak samo liczymy średnią dla Y, bo to jest suma tych wszystkich elementów, tak jak tu we wzorze, czyli 17, dzielimy przez ile tych elementów jest i wychodzi nam średnia. Po co są te średnie potrzebne? Do tej kolumny, do tej, jak i do kolejnych. Bo w tej kolumnie, jak i w tej kolumnie, mamy wyniki odejmowania każdej z tych wartości minus policzone przed chwilą 796 po przecinku. Ta liczba, która jest tutaj podana, to jest 405,9 minus 796,157 i tu zapisujemy wynik.
oczywiście z minusem. Tak samo kolejna wartość jest potraktowana, czyli ten wynik minus 796 mamy wynik. Każda z tych wartości jest tak samo liczona, tak samo te różnice y-ów od średniej, czyli każda z tych wartości, która tu jest, jest od niej odjęte 2,492, czyli 0,9 minus 2,429 i wpisujemy wynik. Kolejny wynik tak samo, tym razem na plusie. Otrzymujemy w tym momencie dwie kolumny różnic każdej cechy od średniej. To są tak zwane wahania. Ale żeby mieć odchylenia standardowe, my musimy zarówno wartości z tej kolumny, jak i z tej kolumny osobno podnieść do kwadratu. Dlatego ten zapis mówi, że to jest wartość tych różnic do kwadratu i tych różnic do kwadratu. Czyli każdy z tych wyników, który mamy, podnosimy do kwadratu i zapisujemy. Ten wynik podniesiony do kwadratu daje tutaj. Oczywiście można skorzystać z kalkulatora i nas interesują sumy tych odchyleń podniesionych do kwadratu, czyli suma tak podpisanej kolumny tej i tej. Wyniki mamy tutaj i tutaj. Dlaczego my tutaj to liczymy? Bo potrzebujemy odchylenie standardowe na x i na y, czyli jeżeli wiemy, że na przykład przeciętna liczba samochodów na drogach to około 800 tysięcy samochodów, to chcemy się dowiedzieć, o ile to wahanie, ta liczba samochodów w konkretnych latach mogłaby być niższa lub wyższa i to też jest normalne. A więc tutaj po wyliczeniu tego pierwiastka zgodnie ze wzorem widzimy, że ta liczba samochodów jak przeciętnie wynosi około 800, to możemy się spodziewać, że liczba tych samochodów w konkretnych latach, czy w konkretnych wynikach może być o 360 tysięcy samochodów niższa lub wyższa i wszystko jest ok, jest w normie. Tak samo tutaj mamy odchylenie na y, a więc liczymy sobie te różnice podniesione do kwadratu, dzielimy przez 7 i dopiero na końcu liczymy pierwiastek. To, co otrzymujemy, to odchylenie od przeciętnej liczby wypadków, która wynosiła prawie 2400 wypadków. Czyli widzimy, że to zróżnicowanie jest dość duże, bo wychylenie na minus i na plus o 1,3 przy średniej 2,4, no to ja bym powiedziała, po mojemu jest to dość dużo. Do policzenia współczynnika korelacji liniowej Pearsona potrzebujemy również kowariancję i ona jest liczona jako, tutaj widzimy, iloczyn przemnożenia tej kolumny razy tą kolumnę, tu mamy wyniki, czyli ten wynik mnożę razy ten, wpisuję wynik, mnożę to, ta całą oczywiście liczbę razy ten wynik, wpisuję wynik. Dla pozostałych wierszy powtarzamy sytuację i interesuje nas suma tak podpisanej kolumny, czyli ten wynik przepisujemy, dzielimy przez 7, zgodnie ze wzorem, że ten wynik tego sumowania przemnożeń dzielimy przez liczbę obserwacji, czyli przez 7, mamy wynik. I przechodzimy do głównego wzoru na korelację liniową Pearsona. Ona w tym momencie bazuje na kowariancji, czyli wzajemnej wariancji na jednej i na drugiej cesze i dzielimy ten wynik przez odchylenie na x, jak i na y. Po obliczeniu wychodzi nam w tym momencie wynik liczbowy. On powinien generalnie się zawierać między minus 1 a plus 1. Jeżeli kiedykolwiek wynik Wam wyszedłby między, nie w tym przedziale, od minus 1 do 1, no to zwyczajnie macie błąd. Ja się nie śmieję z Was, ale po prostu jest to wskazówka, że gdzieś popełniliście na wcześniejszym etapie błąd i trzeba do tego wrócić, do wcześniejszego etapu, żeby to usunąć z naszego problemu, naszego zadania. I teraz, jeżeli chodzi o samo policzenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona, jesteśmy już na etapie końcowym, bo wynik mamy, ale trzeba to zinterpretować. To nie jest matematyka, to jest statystyka, a więc nie tylko coś liczymy, ale też interpretujemy. I jeżeli wiemy, że współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest między minus 1 a 1, to jak w wielu miarach statystycznych, sama wartość bezwzględna mówi nam o sile tego, co badamy, sile tego związku między jedną a drugą cechą.
Jeżeli wprowadzimy sobie przedział, podział, powiedzmy tego przedziału od 0 do 1 na 6 przedziałów, to możemy zauważyć, że generalnie im wyższa wartość tego współczynnika korelacji, to my oceniamy tę korelację co do siły jako coraz wyższą. Ale jeżeli korelację macie w mniejszym przedziale, na przykład od 0 do 0,3, potem od 0,3 do około 0,6, a potem od 0,6 do 1, to oczywiście ten podział jest analogiczny, ale mniej dokładny. Każdy postępuje według tego, jak miał to tłumaczone na zajęciach, bo każdy wykładowca ten swój podział może ustalić indywidualnie po swojemu. Nie ma sztywnych ram w tym elemencie. Tak jak to mówię, ta skala jest umowna, musimy się z tym liczyć. A więc drugim elementem, który badamy w przypadku korelacji, jest nie tylko siła, ale kierunek korelacji. Jeżeli u nas ten wynik korelacji był dodatni, możemy powiedzieć, że raczej oczekujemy, że korelacja, znaczy po prostu ta zależność między tymi dwoma zjawiskami jest dodatnia, czyli wzrost jednej cechy da wzrost drugiej lub spadek jednej da spadek drugiej, czyli znak tych reakcji jest, powiedzmy, znak reakcji i akcji jest dokładnie taki sam. Tak samo można już na podstawie samej kowariancji wnioskować o kierunku korelacji. Jeżeli kowariancja już wyszła nam dodatnia, no to matematycznie na pewno korelacja jako wartość tego współczynnika też będzie dodatnia. A w przypadku kowariancji ujemnej już będziemy się spodziewać, że współczynnik korelacji Newi-Pearsona też będzie ujemny. Oczywiście mamy dwa takie skrajne przypadki, że korelacja jest dokładnie na 1, na minus czy na plus i w tym momencie możemy powiedzieć, że zależność między jedną a drugą cechą ma charakter funkcyjny, czyli normalnie takiej funkcji y równa się ax plus b. Czyli wszystkie punkty by się zawierały dokładnie na tej kresce pomiędzy x a y. W naszym przypadku możemy stwierdzić, że między liczbą samochodów, czyli x, a liczbą wypadków drogowych, czyli y, zachodzi dodatnia, bardzo wysoka korelacja. Wynika to po prostu z interpretacji tego wyniku. Czyli możemy powiedzieć w drugim zdaniu, że wraz ze wzrostem liczby samochodów wzrostowi podlega liczba wypadków samochodowych. Ja kończę omawianie tego zadania. Oczywiście, że wiadomo, że dalszym etapem może być po liczeniu korelacji jakby wyznaczenie parametrów strukturalnych modelu regresji Y w zależności od X lub regresji X od Y, ale na tym filmiku chciałam Wam omówić choćby wstępnie zadanie o korelacji liniowej Pearsona. Jest tutaj ten wzór podany. Jeżeli macie swoje zadania, z którymi macie problem, jak najbardziej możecie się kontaktować ze mną czy drogą mailową na zadania@wp.pl. Możecie wejść na stronę internetową. Ja z Waszymi zadaniami się zapoznam, wycenię je, odpiszę, nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Możecie też oglądać pozostałe moje filmy, nie tylko z korelacji liniowej Pearsona, czy z regresji liniowej, czy dalej generalnie mówiąc z samej współzależności, czy statystyki. Mam filmów już bardzo dużo, można ich liczyć już w setki. Mam plan na 1000 filmów, zobaczymy, czy mi się uda to w ogóle zrealizować kiedyś. Więc te filmy lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Wszystko, co jest przygotowane przeze mnie na kanale YouTube, jest dla Was. A Was zapraszam do nauki, do podręczników, do rozwiązywania zadań. Bo przejrzenie tego jednego prostego filmu przeze mnie nagranego nie daje Wam żadnej gwarancji, że jesteście w stanie zaliczyć czy to egzamin, czy kolokwium. To jest tylko wstęp do nauki. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu.